Jak dobrze się spowiadać? To jest pytanie, które wraca bardzo często ludzie je zadają, szukając właśnie jakiegoś mechanizmu, który sprawi, że spowiedź będzie przeżyta dobrze i owocnie. I rzeczywiście doświadczenie sakramentu pojednania, doświadczenie spowiedzi nie jest doświadczeniem prostym i już od wieków, od samego początku, kiedy Kościół praktykuje spowiedź, proponuje pewną pomoc w postaci warunków dobrej spowiedzi. Tradycyjna nauka Kościoła w katechizmie przekazuje pięć punktów, jako. Warunki dobrej spowiedzi. I to są rzeczywiście bardzo jasne wskazówki, jak przygotować samego siebie, jak przejść cały ten proces pojednania, żeby on był owocny. I pierwszym warunkiem dobrej spowiedzi to jest posłuchanie własnego sumienia. To się tradycyjnie nazywa zrobić dokładny rachunek sumienia, ale nie chodzi wcale o jakieś rachowanie się z jakimiś oskarżeniami, które w nas są, ale przede wszystkim o wejście w głąb własnego sumienia, bo tam dokonuje się nasze zasłuchanie w naszą relację z Bogiem. Wewnątrz nas mamy bardzo wiele głosów, bardzo wiele myśli. Nasze relacje i nasze życie zależy od innych ludzi, jest toczone w pod ich spojrzeniem i jest oceniane przez nich i osądzane. I ten głos, który słyszymy z zewnątrz, jeszcze nie jest głosem naszego sumienia. Ten głos sumienia jest gdzieś głębiej ukryty i to jest to moje najprawdziwsze ja. To jest ten głos, który jest wolny właśnie od tego czego ja się boję, od tego co myślą inni, ale to jest ten głos, który rozpoznajemy jako głos samego Boga. I właśnie zrobić dokładny rachunek sumienia to znaczy spędzić czas z własnym sumieniem wejść głęboko we własne serce i pozwolić mówić mojemu prawdziwemu ja na temat mojego życia. Dyskutujemy czy przyglądamy się we własnym sumieniu temu czasowi, który chcemy objąć spowiedzią, który chcemy objąć pojednaniem. Przyglądamy się naszym myślom, przyglądamy się naszym czynom, przyglądamy się naszym słowom i próbujemy na spokojnie z pewnej perspektywy to ocenić. Co z tego było naprawdę dobre, a co z tego było złe? I to sumienie ma nam o tym powiedzieć. Oczywiście sumienie musi być kształtowane, i to jest to głębsze przygotowanie, wcześniejsze przygotowanie dobrej spowiedzi, bo sumienie jest głosem Boga, ale nie jest głosem Boga całkowicie czystym. Często to, to sumienie pewnych rzeczy nie widzi, czasami sumienie nie rozumie jeszcze pewnych rzeczy, dlatego głos sumienia na przestrzeni naszego życia się zmienia. Raz jest bardziej precyzyjny, raz jest bardziej ogólny, i do tego dążymy, żeby sumienie było jak najbardziej prawdziwe i żeby sumienie było rzetelne żeby ono się coraz bardziej zbliżało w tym ocenianiu rzeczywistości, na którą patrzy, czy to mojej własnej, czy to drugiej osoby. Do tego sposobu w jaki to Bóg ocenia mnie i moje życie, czy inne osoby. Dlatego zostawiając na razie samo formowanie sumienia, bo to jest inna kwestia, z rozpoczynamy właśnie od odkrycia sumienia. Od tego wejścia we własne sumienie, żeby jego słuchać i żeby to ono oceniało moje postępowanie, moje słowa i moje myśli. To jest bardzo ważne, bo czasami ktoś nam podsuwa kartkę z przykazaniami, żeby sprawdzić, czy wszystko odhaczone, czy wszystko zrobione, czy gdzieś jest jakaś zaległość. I to są często obrazy doskonałości, które ktoś nam proponuje, a niekoniecznie moje sumienie. To jest bardziej jakieś porównanie się z taką miarą zewnętrzną, a nie rzeczywiście dialog z żywym Bogiem, który konkretnie ocenia moje postępowanie, moje życie w danym momencie. Głos sumienia na przykład może nas oskarżać o coś, o co wszyscy nas chwalą. Wszyscy nas chwalą, bo wszyscy są zadowoleni z tego, co zrobiliśmy, a my w głębi serca wiemy, że nie powinienem tak postąpić. Albo czasami może być wręcz przeciwnie. Wszyscy nas oskarżają i czujemy ten niepokój, że jesteśmy oceniani jako osoby, które dopuściły się czegoś złego, ale sumienie mi na przykład tego nie wyrzuca. I w spowiedzi szukam właśnie tego, co mówi moje sumienie odnośnie do tego, co uczyniłem, co powiedziałem i jak Pomyślałem, oceniamy te trzy aspekty naszej natury, przyglądając się tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu temu czasowi, który minął. I sumienie nam zawsze powie, co było źle, co było niedoskonałe. Sumienie z pewną delikatnością nam zwróci uwagę, że tutaj pojawiło się to, tutaj zobacz, tutaj nie było to dokładnie to, czego Bóg od Ciebie oczekiwał. I w tej rozmowie z Bogiem nagle odkrywamy, że On widzi w nas potencjał on stworzył nas do tego żebyśmy byli dobrzy a właśnie sumienie nam mówi raz czy drugi noga ci się potknęła i to są te momenty, które potem wracają w spowiedzi i stają się przedmiotem pojednania. Te momenty musimy jako na nowo przeżyć i pojednać z Bogiem. Musimy zrozumieć, że w tym momencie, czyniąc, działając, mówiąc, oddaliliśmy się od Boga, żeśmy poszli inną drogą, żeśmy zaistnieli w taki sposób, który sprawił, że On nie zajaśniał w nas, że zamiast Jego światła w naszych czynach, słowach i myślach pojawiła się jakaś ciemność. Raz to będą większe rzeczy, a raz to będą mniejsze rzeczy. Raz sumienie będzie nam wyrzucało poważne uchybienie, a raz jakieś lekkie. Dlatego też rozróżniamy na te grzechy ciężkie i na te grzechy lekkie. I po tym pierwszym czasie spędzonym z własnym sumieniem, Kościół zachęca nas, żebyśmy przeżyli żal: że kiedy zobaczę, że zrobiłem coś złego, żebym pozwolił sobie na jedno, jedyne odczucie na żal. I to jest niesamowicie ważna wskazówka, bo tak naprawdę to jest jedyne sensowne odczucie, kiedy jesteśmy konfrontowani z tym, że jesteśmy słabi, że jesteśmy źli, że nie jesteśmy tak dobrzy, jak byśmy chcieli być. Nie chodzi o wstyd. Ale nie chodzi o jakieś przykrycie tego nieprzyjemnego doznania, które mamy, kiedy widzę, że no nie jest tak, jak ja chcę, żeby było, że pojawia się właśnie jakieś zło w moim życiu. I to odczucie żalu jest jakimś, jakimś przeżyciem we własnych emocjach również i głęboko we własnym sercu tego braku mnie lepszego. Że ja wtedy mogłem być lepszy, że ja chcę być wtedy lepszy, że mogę to zrobić inaczej. I żal jest poczuciem straty. Żal jest tym bólem z powodu tego, że nie dzieje się jakieś dobro, że żałuję właśnie czegoś, czyli brakuje mi tego. I żal z powodu własnych czynów jest właśnie tym opłakaniem strat, która się pojawiła, kiedy nie zadziałałem w sposób dobry. Kiedy nie powiedziałem dobrego słowa, żałuję, brakuje mi tego słowa, ono powinno wtedy paść. Kiedy nie uczyniłem czegoś, albo kiedy coś uczyniłem, to żałuję tego, brakuje mi mnie innego w tamtym momencie, w tamtym czasie. I to jest właśnie to zmierzenie się z, prawdziwym, z prawdziwą konsekwencją zła w naszym życiu. Bywa, zło, bywa reakcja na zło, która nas poniża, i nie o taką reakcję chodzi, która nam wypomina pewne rzeczy, wyrzuca, oskarża nas, jakoś chce nas stłamsić, i nie tego szuka Bóg, i nie tego szuka Kościół w grzeszniku, ale to zwykłe poczucie żalu, które jest znakiem właśnie, że dostrzegam, że uchybiłem jakiemuś dobru. I kiedy przeżyję już ten żal, to jest drugi krok w tej dobrej spowiedzi, wtedy Kościół zachęca nas, żeby zrobić mocne postanowienie poprawy. Bardzo ważne słowo, postanowienie nie składamy obietnic. Obietnicę składa się tylko wtedy, kiedy ja wiem, że mogę coś uczynić. Nie mogę obiecać komuś rzeczy niemożliwej. Ja nie mogę nikomu obiecać, że na jutro zrobię jakąś pracę, kiedy wiem, albo nie wiem, że będę w stanie ją wykonać. Obietnica dotyczy tylko już tej przestrzeni naszego życia, którą kontrolujemy i którą możemy dysponować. Natomiast postanowienie jest próbą wyciągnięcia nas z jakiejś bezradności, że taki już jestem, że nic się nie da, żeby to doświadczenie zła nie przeważyło na mojej woli. Że muszę to zaakceptować, muszę to przyjąć, nic się z tym nie da zrobić. Kościół wskrzesza w nas nadzieję, że jasne, zabrakło tego dobra, odczuwasz w sercu żal, ale nie daj, żeby ten żal zatrzymał Twoją wolę. Prowadź ją dalej i zdobądź się na postanowienie poprawy, postanowienie, że jeszcze masz czas przed sobą, że jeszcze będzie moment, kiedy w tym samej sytuacji powiesz wreszcie to, czego nie powiedziałeś. Że zachowasz się tak, jak chcesz się zachować, a nie tak, jak się zachowałeś. I to postanowienie jest już przywróceniem nam godności, jest już tym jednaniem nas w stronę Pana Boga. To, ten, to mierzenie się z własnym sumieniem już jest pojednaniem się z Bogiem poprzez danie Mu swojego głosu, poprzez danie Mu miejsca w ocenianiu, w budowaniu naszego życia. Żal jest też jednaniem się z Bogiem, bo Bóg jest pierwszym, który płacze, kiedy widzi, że nie dzieje się dobro, który żałuje tego, że nie dzieje się dobro, które powinno mieć miejsce. I to postanowienie poprawy również jest powróceniem do Boga, który nie niszczy człowieka, nie odrzuca go, ale cały czas walczy o człowieka. I wtedy, kiedy już te trzy kroki przeszliśmy, Kościół zachęca nas, żeby powiedzieć Kościołowi żeby szczerze porozmawiać z przedstawicielem kościoła, żeby pójść do księdza, który jest upoważniony do tego, żeby takie spowiedzi wysłuchać i przeżyć to pojednanie w sposób sakramentalny. I w spowiedzi trochę się prezentujemy księdzu, dwa słowa, to jest zawsze też anonimowe i okryte tajemnicą, dlatego nie mam obowiązku podawania dowodu osobistego, imienia, nazwiska, żeby wiedział z kim rozmawia, ale przynajmniej z grubsza kreślimy naszą sytuację i potem mówimy o tym, co nam najbardziej ciąży w sumieniu. Spowiedź jest niesamowicie, jest niesamowicie ważna, że spowiedź nie jest powtórzeniem całej tej rozmowy w sumieniu, która się dokonywała z Bogiem, ale jest zasygnalizowaniem i wyznaniem w sposób krótki, prosty. Tego, co mam, o co mam żal do siebie i za co chcę przeprosić Pana Boga. I w spowiedzi, zwłaszcza te ciężkie grzechy, warto wyznać krótko, bez grzebania się, bez pastwienia się nad samym sobą. Dobrze jest też nie wchodzić zbytnio w jakieś wielkie analizy, żeby nie robić sobie terapii u psychologa, czy nie zastępować spowiedzi jakąś terapią czy rozmową duchową, którą można odbyć w innych okolicznościach, nawet z kim innym, to nie musi być osoba duchowna. Ale żeby rzeczywiście tylko po prostu w prawdzie stanąć przed Kościołem. Ten ksiądz jest przedstawicielem Kościoła. Jednamy się nie tylko z Bogiem, ale jednamy się też z Kościołem. Dlatego ta obecność księdza czyni z tego mojego przeżycia pojednania z Bogiem wydarzenie kościelne. Przewrócony zostaje też głębiej całej wspólnocie Kościoła. Ważne jest, żeby spowiedź nie zamieniła się w raport o stanie własnej doskonałości. Ważne jest, żeby w tej spowiedzi naprawdę nie przejmować się tym, co ksiądz pomyśli. Żeby nie starać się ani wybierać, ani tłumaczyć. Można spokojnie pominąć wszystkie okoliczności łagodzące. To nie jest sąd. Wyrok już zapadł. Bóg już zdecydował, że przygarnia nas do siebie, więc nie musimy się bać o to, czy jaki będzie werdykt końcowy, kiedy ksiądz wszystko usłyszy. Werdyktem końcowym zawsze jest pojednanie z Bogiem, Bóg nas zawsze przygarnia. Oczywiście może się zdarzyć, że ksiądz źle spowiada, bo nie tylko ze strony penitenta muszą dokonać się warunki dobrej spowiedzi, ale także duchowni są przygotowywani do tego, żeby dobrze spowiedzi słuchać, żeby dobrze penitenta przyjmować. To jest oczywiście. Kolejny temat, który może warto dograć, natomiast ze strony penitenta jest możliwość oczywiście wyboru spowiednika, natomiast koniec końców na jego zachowanie nie mamy dużego wpływu. Jeżeli się zdarzy, że na przykład widzicie, że ksiądz zachowuje się w sposób naprawdę karygodny, albo że burzy to wasze pojednanie z Bogiem, swoimi słowami, ocen oceną czy osądem, możecie zakończyć tę rozmowę, możecie nawet przerwać spowiedź i pójść do innego księdza. Jeżeli dzieją się rzeczy złe, macie prawo z tego zrezygnować. Natomiast z drugiej strony nie można też od Księdza oczekiwać nie wiadomo ile, że to on będzie tym lustrem, w którym się przejrzycie i opowiemy mu wszystko, wprowadzimy go głęboko w każdą sprawę, którą chcemy omówić. Ksiądz jest przede wszystkim po to, żeby właśnie wysłuchać, i jego obecność służy temu, żebyśmy my mogli stanąć wprawdzie przez słowa. Nie tylko przez myśli, nie tylko przez to, co się dzieje wewnątrz nas, ale też przez nazwanie pewnych rzeczy. I to bardzo pomaga. Ksiądz może nam w tej rozmowie pomóc lepiej zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Więc wyznajemy to, co odkryliśmy w sumieniu, że ciąży nam, że oskarża nas przed Panem Bogiem i co ważne, mówimy o tych rzeczach, które się wydarzyły. Musimy też w spowiedzi rozróżnić między tym, co jest wadą, a tym, co jest grzechem czy złym uczynkiem, wada to jest pewna słabość trwała w nas, pewna skłonność do czynienia zła. My mamy pewne umiejętności, w których jedni są sprawniejsi, inni są gorsi, tak jak właśnie jakiś sprzęt, który ma wadę w tym miejscu i on będzie wadliwie zawsze działał w takiej okoliczności. I tak samo nasz charakter, nasza struktura ludzka ma swoje wady, i dlatego na tej, w tym miejscu błędy, grzechy, złe uczynki będą się częściej zdarzać,

Ktoś ma wadę tutaj, kto inny ma wadę tutaj. Dlatego jednemu się wydaje, że cały czas spowiada się z tego samego grzechu, a drugiemu się wydaje, że spowiada się cały czas z tego samego grzechu, ale z kolei z innego. I w spowiedzi nie mówimy o wadach, mówimy właśnie o tych uczynkach, które się wydarzyły. Dlatego nie przeprasza się Pana Boga za to, że jest się leniwym, ale za to, że się leniłem. Wczoraj wieczorem spędziłem cały dzień nic nie robiąc na przykład. Nie przeprasza się Pana Boga za to, jaki jestem, Nikogo się za to nie przeprasza, jaki jestem, ale za to, co zrobiłem, jak się zachowałem, jak postąpiłem. I kiedy wyznajemy, wyznamy już wszystko, co leży nam na sumieniu, wtedy prosimy o przyjęcie, o naznaczenie pokuty i o rozgrzeszenie. I w tym momencie trzeba dodać, że nie zawsze może się dokonać rozgrzeszenie sakramentalne. Pojednanie z Bogiem dokonuje się zawsze, ale nie zawsze może się ono dokonać w sposób sakramentalny. Właśnie z tego powodu, że w spowiedzi jest konfrontacja tego, jak ja oceniam moje życie na podstawie sumienia, tego co ono mi wskazuje, a również a przyjęciem przez Kościół. Sakrament jest działaniem Chrystusa. Sakrament jest wejściem w konkretną osobę, w konkretnego człowieka, Jezusa z Nazaretu. I w pewnym sensie mamy do Niego przede wszystkim zaufanie, że On jest tym, który nam pokazuje, jakim mamy być człowiekiem, że On jest tym, kim chcemy się stać, że to właśnie On jest tym, którego sumienie jest czyste. On jest tym, który w swoim sercu słyszy głos Boga, on wie, co to znaczy być człowiekiem, i on jest spełnionym człowiekiem, dobrym, świętym. I Kościół nosi w sobie pewne poznanie dobra tego dotyczącego życia ludzkiego, które czerpiemy z Chrystusa. I to jest dla nas wzór, to jest dla nas model. I ponieważ pojednanie przeżywane w kościele jest równocześnie pojednaniem z mistycznym ciałem Chrystusa, dlatego, jeżeli zbyt odległe jest sumienie penitenta od sumienia, które rozpoznajemy w Chrystusie, niestety jesteśmy zmuszeni odłożyć rozgrzeszenie. To sakramentalne. To nie znaczy, że odkładamy pojednanie z Bogiem. Pojednanie z Bogiem już się dokonuje, już jesteśmy bliżej Niego, ale możliwe, że będziemy musieli odłożyć rozgrzeszenie. Jeżeli, na przykład, Chrystus wie doskonale i widzimy to jasno w kościele, że warunkiem koniecznym dla życia ludzkiego jest jakaś przestrzeń życia duchowego, która się wyraża chociażby w tym, że w niedzielę świętujemy Eucharystię. Jeżeli ktoś zupełnie tego w sumieniu nie czuje, nie ma żadnego wyrzutu sumienia, że się nie modli, i nie oskarża go o to sumienie, to niech szuka drogi pojednania z Bogiem, niech szuka drogi do Boga, ale nie mogę udzielić mu rozgrzeszenia, bo widzę, że ten głos jeszcze nie jest wystarczająco głośny. Że jednam go nie do końca z Bogiem, ale jednam go, nie wiem, z sobą samym, z własnym sumieniem, z własnymi wyobrażeniami, wyobrażeniami o doskonałości. Dlatego właśnie w tym momencie rozgrzeszenia danego przez Kościół dokonuje się to, co nazywamy sakramentem pojednania z Bogiem, czyli właśnie widzialnym znakiem pojednania z Bogiem, który koniec końców zakorzeniony jest we wcieleniu. Wtedy Bóg pojednał nas ze sobą, kiedy dał nam Jezusa Chrystusa. Dlatego brak takiej, odległy brak zgodności między wizją człowieka, która jest w Jezusie Chrystusie, a wizją we własnym sumieniu, sprawia, że czasami trzeba pojednanie, sakramentalne rozgrzeszenie odłożyć. Natomiast w sytuacji, kiedy wewnętrzna zgoda jest i rzeczywiście staramy się żyć wiernie w Chrystusie, zasadniczo nie ma tutaj dużego kłopotu, żeby rozgrzeszenie uzyskać. I kiedy już jesteśmy pojednani z Bogiem, wtedy mamy jeszcze obowiązek naprawienia tego zła, które naprawić możemy. Czyli uczynić Bogu i bliźniemu. Jeżeli wyznałem w spowiedzi, że ukradłem pieniądze, to ja ich muszę oddać. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe, jeżeli to jest duża kwota, to, to trzeba oddać. Jeżeli to były jakieś drobne uchybienia, to oddać tak, żeby nie wiem, przy okazji nie stracić dobrego imienia czy twarzy wobec tej osoby. Oddać dyskretnie, w jakiś sposób. To dobrze też jest się uczciwie zastanowić. Jeżeli spowiadałem się, żałuję, że skłamałem na temat kogoś, to idei to muszę odwołać. Jeżeli zgrzeszyłem w jakiś sposób, to muszę to naprawić i to zadośćuczynienie, naprawienie zła, które uczyniłem i za które żałuję, jest warunkiem dobrej spowiedzi. Nie ma tak naprawdę pojednania z Bogiem, nie ma tak naprawdę żalu. I wtedy się naprawdę realizuje to postanowienie poprawy, kiedy tego rodzaju działania pokutne podejmujemy, czyli te działania naprawcze. Ta pokuta, którą Ksiądz zadaje, to jest przede wszystkim to zadośćuczynienie Bogu. Dlatego najczęściej to jest forma jakiejś modlitwy, którą trzeba odprawić, wejść głębiej w relacje z Bogiem, bo skoro się od niego oddaliliśmy, to teraz naprawiamy to poprzez powrót do niego. Natomiast również trzeba uregulować te sprawy, które dotyczą naszego życia z ludźmi. I to również ta możliwość naprawy jest jakimś sygnałem, czy możemy otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie. Bywają bowiem sytuacje, które radykalnie zaszkodziły drugiemu człowiekowi i to koniecznie trzeba naprawić. I czasami odkładamy rozgrzeszenie na ten moment, po zadośćuczynieniu. Czyli spróbuj najpierw to naprawić. Jeżeli to są bardzo poważne rzeczy, jeżeli to jest bardzo trudna rzeczywistość, to spróbuj to naprawić i wtedy będzie rozgrzeszenie. Jest to zwłaszcza jest jedna rzeczywistość, z którą się teraz szalenie borykamy która często dla wielu osób jest tym problemem, że nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia. To jest kwestia małżeńska. To jest kwestia oddania swojego życia drugiej osobie. To jest kwestia właśnie życia w związku małżeńskim, które nie jest sakramentalny z różnych powodów. I to są najczęściej te sprawy, które gdzieś ostatecznie zaważają na tym, czy ksiądz może udzielić rozgrzeszenia czy nie może udzielić rozgrzeszenia. I to są te sprawy, które najbardziej gdzieś tam drażnie prowokują dyskusję. Możliwe, że jeszcze o tym dwa słowa powiem, jak przeżywać właśnie to pojednanie, mając bardziej lub mniej uporządkowaną relację małżeńską. Natomiast te pięć warunków dobrej spowiedzi dotyczą tych wszystkich, którzy zasadniczo poddają swoje życie tym zasadom bożym, które Kościół rozpoznał jeszcze czerpiąc ze Starego Testamentu, czyli to, co nazywamy dekalogiem dziesięć głównych Wskazań, które jakoś kształtują nasze życie, ciosają je w taki sposób, że ono jest z grubsza niezłe. Ale potem ożywione sumienie, żal nawet za większe czy za mniejsze grzechy, mocne postanowienie, że zawsze będę lepszy, potem szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu, to jest naprawdę coś, co robi dobrze duszy i co naprawdę służy człowiekowi.